ostatnio dostaję takie słowo, nawet je skrótowałem sobie, o tym, jak to też Ryś mi biskup powiedział takie rzeczy fajne, że od niewolnika nie wymaga się tego, żeby kochał, nie? Od niewolnika nie wymaga się miłości. Ale ja mam być w jakimś sensie sługą też, nie? Diakon, sługa, ten, który służy. Jest ta Ewangelia o tym, kiedy ci, którzy byli zaproszeni na ucztę, nie przychodzą na nią i ten Pan cały, tak, który urządził tą ucztę, wysyła sługę swojego. U Łukasza jest to jeden sługa, u Mateusza jest to kilka sług. I on wysyła jednego sługę i to jest, można interpretować, że to jest u Łukasza Jezus, nie? Jezus, który służy i który zawsze nie patrzy na człowieka z góry, ale jego relacja zawsze jest podnosząca. To jest niesamowite. Sługa, który chodzi ze mną płotki i on podnosi tych ludzi. Dlatego, że jest sługą, oni mogą pójść za nim, nie? Bo gdyby był Panem, patrzył na nich z góry, no to oni powiedzieli, nie chcemy z tym mówić, nie? Dlatego tych właśnie, no gdzieś może Pan powołuje mnie do tych ludzi, którzy są na płotkach, na rozdrożach. To jest coś. Nauczaj tego, co wierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać.